I właśnie Mucha w doliczonym czasie gry pierwszej połowie skutecznie wykorzystał jedenastkę. Gospodarze, pierwsza próba i pierwsza interwencja. Chmiel faulowany i mamy pierwszą żółtą kartkę w tym spotkaniu. Żółtą kartką ukarany Dawid Hans. No właśnie, mamy tę sytuację sprawdzaną na warze i to właśnie Albert Różycki będzie podejmował decyzję, interpretację, czy będzie cofnięta żółta kartka i pokazana kartka czerwona. Nie ma żółtej kartki, jest kartka czerwona, a więc Dawid Hans już w 10 minucie. Tak, tutaj mamy potwierdzenie. W Tychach świetna asysta Nekicia, natomiast ze Skrą nie najlepiej, a teraz miał wyborną okazję w tej sytuacji Martin Kościal. Dodatkowych obrońców być może też zestawiłbym tak swój skład, mówił trener Chrobrego. Kościa, lewa noga, ładnie tutaj przyłożył sobie piłkę, zablokowany Słowak przez Michalca. Dobra piłka krzyżowa do Chmiela. Jeszcze Kasprzak. Kasprzak świetnie do Kościala i brawa dla Damiana Węglarza za tę interwencję. Chmiel na bliższy słupek, jest kozioł. Piłka uderzona kozłem przez Jakuba Wróbla. Palacz. Potoma Wróbel, świetne podanie, szansa na bramkę Martina Kościala, ale tutaj skutecznie przy prawym słupku ustawiony Węglarz. W przestrzeni widzimy to raz jeszcze. Dość ostry kąt, ale tutaj Wróbel naprawdę po profesorsku wyłożył piłkę swojemu partnerowi. Palacz z dystansu, bardzo ładnie uderzona piłka przez gracza drużyny gości, nieznacznie poszybowała nad bramką w najwyższej klasie rozgrywkowej na Słowacji. Dobra piłka i gol, nie ma bramki. Wróbel miał wyborną okazję, a tutaj fantastyczną interwencją popisał się. Dobre, zobaczmy raz jeszcze. Przełożenie do środka, złamana linia obrony, to już możemy powiedzieć. Jeszcze raz wspomniany Kościal zagrywał piłkę i tutaj no to miało być zagranie na skrzydło do Chmiela. Nie, nawet nie do Chmiela, tak do Chmiela. Przez Denisa Potomę jesienią 15 meczów w lidze, 4 w Pucharze Słowacji w barwach Skalicy. Mamy z kolei żółtą kartkę. No i nie wiem, czy to nie będzie kartka czerwona, bo to chyba Iwan Nekić. Tak jest! Iwan Nekić miał na swoim koncie żółtą kartkę. Gramy 10 na 10, to jest taka najważniejsza informacja, więc siły na boisku się wyrównały. No i może Sandecja teraz, zablokowany Wróbel. I Kuzdra poradzili sobie z tą szarżą 21-letniego napastnika Sandecji. Teraz dobra piłka, gol, ależ piękna bramka, choć radość i strzelca. No i nasza też przedwczesna, Jakub Wróbel był na spalonym. Jeszcze poczekajmy. Mamy VAR. Będziemy to sprawdzali. No tak. Tutaj chyba nie ulega wątpliwości. Ruch Chorzów gra z Podbeskidziem Bielsko-Biało. Do 20:20 transmisja w Polsacie Sport Ekstra. O, Zimek! W pole karne i akcja dwóch rezerwowych. Nic nie ma. Ozimek i słaby, gramy dalej. Okazja na Wolsztyński, indywidualna akcja. Wolsztyński cały czas przy piłce. Rafał Wolsztyński świetnie do Stebleckiego, ale ten nie dał rady tu wygrać główkowego pojedynku z rosłym obrońcą zespołu gospodarzy. No i uwaga. Jaka decyzja?
Wydaje się, że rzut karny, że arbiter był dobrze ustawiony i od razu bez wahania wskazał na wapno. Czekamy na powtórkę. Artur Bogusz na pewno pracował rękoma. Ale jeszcze czekamy. Cały czas czekamy na potwierdzenie tej decyzji. No właśnie, czy tutaj Bogusz faulował Chmiela, terminował w Cagliari, a więc we Włoszech, na Sardynii 6 meczów, 4 gole w premiera, w Primaverze. No i teraz Mas czy Węglarz, 73. minuta, nie ma gola, nie trafił w bramkę. Ozimek, jeszcze próbował Górski, Steblecki. Ostatnie 10 minut, ale jeszcze świetne zagranie Stebleckiego, szansa! Doskonała okazja, teraz przed Jakubem Górskim odniosłem wrażenie, że mógł chyba trochę wcześniej podnieść głowę i zobaczyć, gdzie ustawiony jest bramkarz. To jeszcze raz widzimy, tak trochę w ciemno uderzył, natomiast no to podanie Stebleckiego naprawdę palce lizać. Klasa światowa, zobaczmy teraz na rzut rożny. Najbliższy słupek, ależ było blisko, było naprawdę bardzo blisko. Oto, która z tych ekip zagra w barażach. Tam też liczyła się Odra, która ostatecznie w tych barażach też zagrała. Teraz była okazja, było groźnie. Tutaj dobre zagranie z linii końcowej Ozimka. Walski. Walski przejął piłkę, lepszy od Bogusza. Walski, indywidualnie Walski, zablokowany w ostatniej chwili. To był chyba Michał Michalec. Interwencja, jeszcze Toporkiewicz. Toporkiewicz i skutecznie piłkę zablokował zarówny. Pracujemy, pracujemy, Ozim! Pomóż, Ozim! Ruszył Palacz, ruszył znakomicie, ale tu zabrakło dokładności Krystianowi Palaczowi w tym. Tę drużynę w tamtym sezonie prowadził obecny szkoleniowiec Śląska, Iwan Dziurdziewicz. Jeszcze Toporkiewicz, indywidualna akcja, Toporkiewicz, Mas i broni Węglarz, druga fantastyczna interwencja bramkarza Chrobrego. Świetną akcję zrobił Toporkiewicz, a Mas uderzył świetnie, ale jeszcze lepiej zachował się bramkarz miejscowych. W tej sytuacji Mas też będzie miał do siebie pretensje, skończymy o tym za chwilę, bo kolejna akcja. Walski, jeszcze Sandecja chce pójść za ciosem, Walski w pole karne, może teraz przeszkodzili sobie nawzajem dwaj gracze Sandecji. No to też Sebastian Górski, obrońca, ale to jest jeszcze raz ta sytuacja, no tutaj, no właśnie, zabrakło między Nawodką, a no jeżeli tu dobrze zauważyłem, a Pawłowskim. Pawłowski, proszę, czujny przy bliższym słupku Węglarz. No i teraz arbiter zakończył to spotkanie.